Dupcyper do usług? Chyba Lucyfer. Weź mi nawet nie przypominaj tej heterociety. Dupcyper! Chyba nie muszę tłumaczyć, skąd się wzięła moja ksywka. Reklama. Tato, ale ja już nie jestem głodny. Żryj? Tato. O ty gówniarzu, człowiek sobie żyły wypruwa, żebyś ty jak miał co do gęby włożyć, a ten nie jest głodny. Twoje dziecko cierpi na brak apetytu? Mamy na to lekarstwo. Apetyter. Poprawia apetyt i powoduje biegunkę. Dostępny w każdej aptece. Apetyter. By nie Jadek, zjadł nawet gówno. Galaktyka Korvix została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu, na czele której stoi Kapitan Bomba! Jak wylądujemy na Słońcu, to się spalimy. Masz mnie za idiotę? Wylądujemy w nocy! Teraz już wiem, dlaczego jest pan kapitanem. Spotykamy się w starym... Ksiądz Natan, wyżej przed nim nawet... Satan. O nie! Krucyfiksa sztylet! Ksiądz Natan! Znowu się wpierdalasz między wódka a zakąskę! Kiedy pan Wołodyjowski po raz trzeci otwierał trumnę, sądził, że znajdzie tam Drakulę. Nie mylił się! Taka sama jak w jedynce i dwójce, mimo okrojonego budżetu. Teraz tylko, żeby nie przyłapał nas Faraon. Faraon Mumia znowu rozpierdala cały kosmos 3. Akcja! Romans. Za stówę pokażę ci piuta. Film twórców Dżumy i Dżumanji 2. Faraon Mumia znowu rozpierdala cały kosmos 3. No, super. I co powiesz na to, kapitanie dupo? Moje roboty są praktycznie niezniszczalne. Potęga komputera nie ma sobie równych. I to wszystko na pirackim Windowsie. Bill Cosby może mnie pocałować w A kto za nas pojedzie driftować pod Lidla, jak se odpuścimy? Księga ulicy mówi wyraźnie. Kto z pierwszym śniegiem po parkingu bokiem polata, ten nie będzie miał przypału do samego lata. Czego walisz, gamoniu? Nie widzisz, że domofon jest? Święty Piotrze, wpuść mnie! To ja, Marcin! Jadłeś mięso w piątek! Nie dla ciebie, raj! Precz do piekła! To tak, wasza zgoda wygląda, kutasiarze z zadupia? Ależe co? Remis, rakieta, obsrana kuweta? Tu lepsze, penis, rakieta! To my śpiewamy na żylecie, stolcik, piekło i remis, rakieta, druga liga już na nas czeka, a wy na murach takie rzeczy wypisujecie?